Zobaczcie, jakie mi się uszatki. W końcu mamy prawie zimę. No. Prawie grudzień, jeszcze nie sypłam. Pokaż, jaką masz niespodziankę w pokoju, to lepiej. Co, jaką niespodziankę? No co ty w pokoju masz naszykowane? Jeszcze samochód musiałem umyć. No bo wiesz, no nie przyjadę jak dziad, kurde, do ciebie. No byśmy tutaj na myjkę pojechali. U nas też myjki są. Gentleman Szymon, proszę. Witam, drodzy Państwo, bardzo gorąco w kolejnym odcinku Weekend z zespołem Hitsanok. Gorąco witam, chociaż w kurtce, bo już, proszę Państwa, jesień przyszła do nas na całego, a witam Was z trasy, no długiej trasy, a jakiej to trasy, to powiem za chwileczkę. Jestem w Krakowie w tej chwili, zaraz za bramkami, no bo przyszła taka pora, że pasuje coś zatrzymać się, zjeść. No i jak to na naszych wyjazdach, to już pamiętacie i dobrze wiecie, musiał wejść żureczek i coś tam na drugie. Tym razem postawiłem na to, co Bartek lubi bardzo, czyli placki z gulaszem. Po jedzonku już jestem i teraz tak sobie pomyślałem, że to będzie dobry moment, żeby właśnie nagrać dla Was intro do następnego odcinka. A co się będzie działo, no to sami zobaczycie, jak zawsze, czołóweczka i lecimy. Weekend z zespołem Hitsanok. Patrzcie to, jak się zatrzymałem. Zawsze zajmuję wszystkie miejsca parkingowe. No bo z przyczepą to wiecie, to trochę ciężko. A zaraz pokażę Wam w ogóle ceny paliw. Co tu się dzieje? Nie wiem, czy to dobrze widać, ale diesel, popatrzcie, 7,09. Takie już mamy ceny. A przed nami, drodzy Państwo, no w ten weekend traska konkretna, bo jakieś od domu 850 km, coś takiego. Rozmawiałem z moim kolegą przez telefon, Bogdanem, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, jego małżonkę Renatę także. Rozmawiałem. No gdzie jedziemy grać, właśnie opowiadałem. No i on powiedział tak, a lecimy na Szczecin. No i właśnie, proszę Państwa, lecimy nieopodal Szczecina. Dokładnie będzie to miejscowość Pyrzyce. I tam będziemy grali, słuchajcie, najgłośniejsze urodziny chyba w Polsce w tym roku. Mam nadzieję, że w tym odcinku uda nam się to wszystko pokazać, co tam będzie się działo, a zapewniam Was, że będzie naprawdę na grubo. A co do dojazdu w ogóle, to jest tak nietypowo, bo Justyna będzie się dostawać do Rzeszowa autobusem, Bartek będzie jechał samochodem do Pyrzyc, Diana będzie też jechała samochodem do Rzeszowa, a następnie dziewczyny z Rzeszowa będą jechały pociągiem sypialnym. Czyli będą jechały gdzieś po 20 z Rzeszowa, pośpią sobie w nocy w pociągu. Ja już to testowałem, kiedy jechałem kupować samochód i naprawdę jest bardzo elegancko i komfortowo. No i rano po prostu przyjadą na imprezę właśnie urodzinową, a następnie no, będziemy wracać. Zresztą wszystko po drodze będziemy Wam pokazywać w tym odcinku. Oczywiście trasy nie jadę na strzała, tylko pewnie gdzieś zatrzymam się za Wrocławiem, ale gdzie, to jeszcze nie wiem, się zobaczy. Halo, halo, Szymonku. Cześć, Janeczku, cześć. No, jedziemy. Jesteśmy za Krakowem. Była przerwa na jedzonko, żurek, placki po węgiersku. No i teraz można jechać dalej. No to super. Jak droga, mija jakoś? Mija. Lecimy sobie tak, wiesz, zgodnie z przepisami. No i nawet leci. No to super. O którym wyjechaliście? Wyjechaliśmy gdzieś pewnie za 10 pierwsza realnie w trasę, wiesz? Robić nie powinniście?
Znaczy nie, no wyrobić się wyrobiliśmy, nie? Tylko chodzi o to, że po drodze mieliśmy jeszcze parę załatwień, wiesz? To tu się zatrzymać, to tu jeszcze samochód musiałem umyć. No bo wiesz, no nie przyjadę jak dziad, kurde, do ciebie. No byśmy tutaj na myjkę pojechali, u nas też myjki są. No nie, no to już wiesz, już zatrzymałem się, umyli mi na ręcznej, wiesz, bo ja tam zawsze daję po prostu, że mi myją auto, no nie? No i także jest już czyste i wiesz, nie ma brudu, to i szybciej jedzie. No, no tak, lżejszy. A jak tam dziewczyny? Wyszykują się do jutra? Sukienki kupiły nowe, specjalnie na imprezę, no i jutro wyjeżdżają, wiesz, także... Spakowane już, czy jutro się będą pakować? A to pewnie jutro. Aha. No. Ale po tą drogę macie dobrą, nie? Droga dobra, elegancka, znaczy wiesz, męczy to, że jak jadę i ktoś mi leci szybko, no to muszę ciągle zjeżdżać, wiesz, między ciężarówki, zhamują mnie, znowu muszę na lewy i na prawy, lewy i tak, wiesz, i tak balansuję w koło, nie? No to jest takie, no, wiesz, osobówką to sobie tam lecisz te 150 i nie zjeżdżasz raczej na ten prawy, nie? A tutaj, no, tak. no to wiesz, no to ja ciągle prawy, lewy, no to kurde, w koło. Aha. No to jutro mniej więcej na tą porę, co teraz, to już będziecie chyba u nas na tą 16, mi się wydaje. No, myślę, że tak, że jest to realne, no. O, wyśpicie się na spokojnie. No dobra, słuchaj, jedziemy w takim razie. Jedźcie sobie spokojnie. To wieczorem, jak się zatrzymamy w hotelu, to się odezwiemy, dobra? Dobra, nie ma problemu. Dobra, no to do usłyszenia. Szerokie drogi. No, cześć. Traska, drodzy Państwo, idzie elegancko. Przystanek na kaweczkę. Zostało do Szymona jakieś 3,5 godziny jazdy, ale wyszukałem fajny hotel mniej więcej za godzinę drogi i tam będzie postój. A jutro zostanie tylko 250 km do celu, także śmigam dalej. Przerwa w trasie, drodzy Państwo, miejscowość Lubin. Udało znaleźć się taki obiekt, który to ma salę bankietową, pewnie też tutaj robią wesela. No i zależało mi na tym, żeby parking był monitorowany i taki też udało się znaleźć właśnie. Pokażę tutaj, gdzie zaparkowałem samochód. Nie wiem, czy to będzie w ciemności widać, ale już odwracam kamerę. A tam w oddali na wprost koło tego budynku stoi samochód z przyczepą, a teraz jeszcze rzut okiem na pokój, bardzo fajny, normalnie szok, bardzo duży, przestronny. Taki się właśnie, proszę Państwa, tutaj obiekt się nazywa Miedziana Perła. Może znacie, może byliście na jakiejś imprezce. Jest telewizor, klimatyzacja, także bardzo fajnie. Zamówione jedzonko na kolację z pyszne.pl. No i jutro dalsza część trasy. A dzisiaj już jest jutro. Nowy dzionek, godzina 12, śniadanko pyszne zjedzone, piękna sala, w której też organizują wesela. Zresztą widzicie to w tym momencie na przebitkach, na waszym ekranie. A tutaj zaparkowany samochód i przed nami kolejna trasa. Bardzo miłe panie w obsłudze, w biurze, to muszę powiedzieć. Miłe, uprzejme, uśmiechnięte, pogadaliśmy chwilę. Też bardzo fajna obsługa, każdy miły, dzień dobry mówi, jak właśnie gdzieś tam ktoś przechodził. Także no naprawdę mega super obiekt, bardzo fajny, fajnie, że tak jakoś przypadkiem zupełnie udało nam się tutaj trafić. A teraz pokażę wam nasz samochodzik, którym to jeszcze mamy do przejechania dzisiaj 250 km. Proszę bardzo, tutaj ten budynek, który widzieliście w poprzednim ujęciu właśnie z okna. No i nasz system antywłamaniowy, proszę zobaczyć, jak to bardzo fajnie wygląda. Mniej więcej coś takiego. I lecimy sobie w dalszą drogę. A
Pamiętacie Państwo, jak jechaliśmy do Lidzbarka Warmińskiego przez polne drogi? Oto tradycji musi stać się zadość. Do Szczecina też jedziemy. Skręć w prawo. Drogami, jak właśnie widać, z zawrotną prędkością, trasą szybkiego ruchu, 17 na godzinę. Także jakiś tu asfalt się już pojawia, czyli jest troszeczkę lepiej. Chyba będziemy musieli zmienić auto na jakieś terenowe. A tak w ogóle to mamy do sprzedania samochód, jakbyście potrzebowali. Napęd 4x4 Mercedesa czarnego, którego już widzieliście w niejednym odcinku. Jak coś, to dzwońcie na numer podany na ekranie, a my tymczasem przyspieszamy jeszcze 250 km do przejechania. Drodzy Państwo, jesteśmy na miejscu, w tej oto właśnie sali Salvador, w miejscowości Pyrzyce. Będziemy obsługiwać najgłośniejsze urodziny tego roku w Polsce. Także wypakowanie sprzętu i za chwileczkę zupka po trasie. Drodzy Państwo, tak się wszystko jakoś poskładało, że ani nie było kiedy nagrać więcej. I już szybciutko mówię, my tu prosto? Prosto. Już szybciutko mówię, czyli tak. Jak nagraliśmy tam, Państwo widzieliście, że jest sala Salvador, później, że będzie rozkładanie sprzętu, to się wszystko udało, sprzęt został rozłożony i w zasadzie tylko stanąć na scenę i grać. A w tej chwili tutaj widzicie gościa, pamiętacie go tam z odcinka, na pewno, jest to Szymon, z którym to właśnie jedziemy po dziewczyny do miejscowości Stargard, żeby je odebrać z dworca. Także trochę się ciężko jedzie i filmuję, i tu trzymam telefon, także na razie przerywamy i zaraz, jak będą dziewczynki, kontynuujemy. No i elegancko zajechaliśmy. Stargard to szczeciński jest? No, kiedyś był szczeciński, teraz już został teraz Stargard. Stargard, tak. No. A szczeciński, bo paprykarz szczeciński jest, to tak, znacie wszyscy, nie? Paprykarz, tak. Czekaj, tu idziemy, bo gościowi tu wchodzimy, kurczę. My tu filmujemy wszystko, idziemy szukać naszych dziewczyn właśnie na dworzec. Może siedzą w środku, może siedzą na zewnątrz. Tak. Właśnie nam się skończyło paliwo. Czekamy sobie na kaweczkę w McDonaldzie. Zaraz właśnie dziewczyny żeśmy wzięli tutaj do McDonalda. Proszę bardzo, tutaj nawigacja. O, jesteśmy w Stargardzie w tej chwili. O, jest Stargard. O, i jedziemy tu do Pyrzyc, o, widzicie? A, zniknęło. No. O, tam na górze są Pyrzyce, widzicie? A my jesteśmy w Stargardzie. I w Pyrzycach będzie imprezka. A z tyłu siedzą dziewczyny. Odwracamy kamerę. Zobaczcie, jakie mi się uszatki. W końcu... Mamy prawie zimę. No. Prawie grudzień, jeszcze nie sypła. Pomarzmy w pociągu. No. Opowiedzcie, ileście miały łóżek. Ile? A, sześć. Sześć. Cały wagon zakupiłem. Ja dwa zajęłam naraz. I jacuzzi po środku. Tak, dokładnie. No. Z drabinkami. Także. Tak, z drabinkami też przyboję. Przygody były takie, że wsiadły dziewczyny do pociągu w Rzeszowie. I się okazało, że nie podłączyli wagonu tego, co miały w nim jechać. Więc dostały losowe miejsca w klasie pierwszej. Drugiej. No, drugiej? Dostałyśmy miejsca, które sobie znalazłyśmy. Tak, to musieliśmy sobie o nie walczyć, to nie takie hop. Takie były przygody. No i Szymon uruchomił kontakty, zadzwonił do Warszawy i załatwił pociąg sypialny, także już potem dziewczyny spały. O, właśnie odbieramy kawę. Dzień dobry, dziękuję. Dziękujemy.
O, proszę bardzo. I śmigamy sobie w dalszą trasę za chwileczkę na śniadanko. W hotelu oczywiście. No to też mamy jedną. No jedna została ta cukrownia tutaj. To jest polski cukier? Tak, to jest polski cukier. I stąd idzie i na Niemcy, i na... No nawet wszędzie, nie? To jest cała cukrownia. Kurde, ale zadyma. No ja. Idą jak z targowicy. Dżentelmen Szymon, proszę. Diany walizkę wiezie. Taką Diana torbę wielką wzięła. Na jeden dzień, patrzcie się. Krystyna ma nieco mniejszą, ale podwójną. O, i se tu będziemy grać. Zaparte. O, a co tu się, skąd ty się tu wziąłeś? Jak to skąd? Trzeba ja mam pokoje z sauną i z jacuzzi. A, kurde, no i co? Zajebiście, fajnie. Pokaż, jaką masz niespodziankę w pokoju, to lepiej. Co, jaką niespodziankę? No co ty w pokoju masz naszykowane? Przecież ja mam tam... A masz suszarkę do włosów? Nie wiem, nie widziałem przynajmniej. Ale ze sobą? Nie, ze sobą niestety nie. Nie masz. Co mam? A, roszaki. Elegancki pokoik. Będziesz spał na jednym, na drugim czy w przerwie? Połączę sobie oba, żeby mieć większą przestrzeń. A, kurde, ale cię tu ugościli. Popatrz się, chłopie. Jacie. Co? Git. Sykniesz to przed imprezą całe, nie, czy tak trochę tylko? No, na bogato. W tym momencie, proszę Państwa, kończymy pierwszą część tego naszego odcinka, miniserialu. Kontynuacja gdzieś tutaj Wam się pokaże. Na dole prawdopodobnie z prawej strony. Kliknijcie sobie, żeby zobaczyć drugą część tego, co tu się działo na najgłośniejszych urodzinach w Polsce w tym roku.